Witam serdecznie, kolejny dzień. No nie aż taki kolejny, dla was kolejny, a dla mnie kilka dni później, ponieważ zrobiłem całe okablowanie. Jak widać, troszeczkę się tutaj nabawiłem z tym wszystkim. Są różne rozwiązania tutaj użyte. No i od takiego, że przewody typowo elektryczne z przewodu zasilającego maszynę, nazwijmy tak, przemysłowy, po fotowoltaiczne, po uziom, który został rozdzielony, bo to jest 16 rozdzielony, i tu jeszcze mam odzyskany jako minus kabel rozruchowy z samochodu, więc jest tutaj miszmasz. No ale jak to zawsze skraptych, ale już się staram, żeby to było w miarę ogarnięte. Dlatego tutaj też jest wciśnięte maksimum, co idzie, te 16 kwadrat 4 razy 4 albo 4 razy 4 z przedłużacza. To jest max, co tutaj wlezie. Te 4 kwadrat, co jest normalnie, to wchodzi spoko. Więc zaraz lecimy z odpalaniem. Mam naszykowane bezpieczniki. Przyjdą takie 25-amperowe na zabezpieczenie samego regulatora, a 6-amperowy na fotowoltaikę, bo mniej więcej tak prąd dają maksymalnie panele i blisko tego daje też bezpieczniki, więc pomierzymy jeszcze coś i za chwilę będzie pierwszy rozruch. Mamy miernik ustawiony na prąd napięcie DC i będziemy sobie po kolei sprawdzać, czyli minus mamy w tym miejscu, gdzie trzeba, czyli mamy jeden przewód, drugi i mamy 0, czyli nie mamy nic. No i jest ok. Patrzymy sobie do regulatora i tu mamy też minus, ale to jeszcze idzie przez zabezpieczenie. Ale sobie zobaczymy tu. Pływa coś, więc na pewno nie ma przejścia. I teraz sobie sprawdzamy plus. Czy to jest na pewno plus? Ja sobie to mierzę tak, to by szło ohmomierzem, ale jeżeli potencjał jest zerowy, jak zetkniemy kable, to jest ok, bo nawet jak dotkniemy dwa przewody razem, to nasz potencjał się pokazuje. Taki mały lifehack. Nie warto tego zawsze używać, bo może być jakaś zmienna. I tutaj też zaznaczam, że to nie jest żaden kurs ani instrukcja, jak się robi. To jest tylko tak, jak ja robię dla siebie. Proszę nie naśladować, bo coś się może odwalić. Dlatego ja sobie jeszcze raz sprawdzam, czy mam tutaj na przykład 24. Jest. Bo tutaj mamy plus, idzie sobie plus, tu mamy minus, idzie z tamtej płyty i wiem, że mam polaryzację, ok, nie mam minusa, bo jakbym dał tak, to by mi się pokazał minus i już wiem, że coś jest nie tak, ale zawsze warto też sprawdzić, czy mamy dobrze kable w mierniku. Więc jeszcze raz, to nie jest instruktaż, proszę nie naśladować, bo jeszcze nie wiadomo, czy coś się nie odwali. Dobra, czyli od tej strony mamy wszystko ok. Wsadzam dwa fotowoltaiczne do prądu DC, 25 A. Pyk, pyk. Bo o co chodzi? To nie będzie służyć. Te gniazdo nie nadaje się jako rozłącznik. Daję jeden, daję drugi i one jest maksymalnie do 30 A DC. I teraz tak, teoretycznie tu powinienem mieć plus, a tu minus i na razie jest tak, jak mówię, i mamy plus, gdzie ma być plus, minus, gdzie ma być minus. Ostatnia kontrola, bo regulator nie ma zabezpieczenia przeciwko złej polaryzacji. Co? Palamy. Zoom jest. Ręka na heblu.
i wstanął. Jest gitara, regulator wstaje. Jak ostatnio on potrzebuje chwileczkę, żeby prawdopodobnie się uruchomić, żeby on pokazywał faktycznie, co się dzieje. No i wstał. 27, 7. Zmierzmy sobie, czy to jest to, co on pokazuje. Z PV mamy 0. Racja. Ok, 27,6. No by pasowało. Dobrze. I teraz tak. Tu mam przewody eksperymentalne 2. To są panele, które miały iść na Solar Tracker 2. Niestety okazały się, że były bardzo słabej jakości i mają tendencję do samozapłonu. Dlatego nic z tym nie ruszyłem dalej. Mamy bezpieczniki w gnieździe. Sobie zmierzę, czy tutaj coś się nie odwaliło. Od tej strony coś jest, ale to już jest od strony regulatora. Fajnie jest, że regulator nie wysyła z powrotem prąd, bo te inne modele, co miałem, miały tendencję, że jak był wyłączone zasilanie, znaczy nie było zasilania już na fotowoltaice, to napięcie z akumulatorów było wysyłane z powrotem do paneli. Tutaj nie ma, dlatego montowałem te radiatory, które diodą Schottkiego zabezpieczały przed tym, dlatego tutaj wszędzie są te diody Schottkiego. Tutaj też jest. Dobra. Czyli tutaj powinno być ok. Tu sobie wrzucimy. Najpierw jeden. Drugi. Zmierzę sobie od strony wejścia, czy mamy zasilanie. I mamy minus 117. Dobrze, czyli muszę obrócić kable. I jest 117,3 V. Jeszcze raz sobie teraz zobaczymy, czy plus jest czerwony. Czerwony jest plus. Ja wolę sobie 3 do 5 razy sprawdzić, bo ja to robiłem w ciągu kilku dni, zawsze po troszkę i może jakiś błąd w międzyczasie powstać, więc lepiej 5 razy sprawdzić niż raz coś wyjarać. I co? Odpalamy i zobaczymy, co się będzie działo. Spróbuję włączyć, jak będzie pokazane zasilanie na fotowoltaice. Jeszcze chwileczka. O, pyk. Jeszcze nie obudził się, teraz się obudził. 111, 06, 07. Ok. Powinno banglać. I teraz tak. Tu już sobie lekko przeciągłem przez ścianę zdalny czujnik temperatury. Nie wiem jedynie, czy go dobrze mam wpiętego. Znaczy, czy dobrze przeszedł przez ścianę. No ale lepiej, żeby był za ścianą, tam gdzie są akumulatory, niż tutaj. I sobie wepniemy wtyczkę i ona przychodzi w ten sposób. Ona ma takie ząbki z jednej strony. No i na razie pompujemy. Jest ok. Następna misja. Muszę sobie ten kabel jakoś przedłużyć, bo tu na chama może, że? Na chama? Do tego portu musi wejść i... Stało. Czyli nie muszę nic robić. O. Dobra. Powtórzymy, żebyście widzieli, bo ja się tutaj naciągałem z kamerą. Staję. I od razu pokazuje specyfikacje urządzenia. Szybciej wstaje niż te poprzednie moje. Widocznie jest troszkę lepszy procesor. I mamy troszeczkę więcej danych. I co tu się dzieje? Ale my musimy sobie to wstępnie skonfigurować.
No, musimy rok ustawić i tak dalej, ale mamy dane wstępne. Okej. I teraz musimy sobie. Gdzie to było? Monitoring, device info, test operation, control parameter, device PSV, factory reset, meter parameter. Ok, controller parameter. I tu musimy coś zmienić. Tu było chyba hasło wszystko razy 0, więc nie ma problemu. I zmienimy sobie na gel, bo mamy żelowy. Save, yes. I mamy żelowe. Co tutaj jeszcze mamy? Device parameter. Device parameter ID, stąd to sobie zmienimy, bo to jest ósemka. Ona jest ta, najnowszy jest tutaj siódemka. My sobie zmienimy na z tego wyjść. Device parameter. Nie to. Tylko device info. No i teraz jak to się mówi. Szóstka. To było to. I to jest. Teraz nie wiem, nie tak. Ósemka, okej. Password error. A nie, dobra. To jest password. Okej. Przechodzimy sobie w poczek. I to jest ID 8. Co? Nie wstanie? A nie, całe urządzenie się restartuje, dlatego. Okej. Okay. I lecimy dalej.